Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa. Kurier Szczeciński. 17 sierpnia 1946 roku. Sobota. 10% dzieci warszawskich choruje na gruźlicę. Z początkiem maja bieżącego roku powstała w Warszawie Szwedzko-Polska poradnia przeciwgruźlicza dar Szwedzkiego Komitetu Pomocy Polsce. Zadaniem poradnie jest masowe rentgenologiczne badanie płuc u dzieci szkolnych, studentów i pracowników poszczególnych instytucji. Badania mają na celu wyławianie ze środowisk pozornie zdrowych ludzi chorych na gruźlicę. Dotychczasowe badania, które przy pomocy nowoczesnych aparatów objęły cyfrę dziesięciu tysięcy osób, wykazały 3% chorych z otwartą gruźlicą, a 7% ze zmianami w płucach. Chorzy przekazywani są poszczególnym poradniom. Walka z drożyzną. Walka o obniżenie cen artykułów pierwszej potrzeby trwa, ogarniając coraz to szersze kręgi. Po potanieniu pieczywa kolej na mięso, wędliny i słoninę, które nie wiedzieć czemu utrzymują się na poziomie cen wiosennych, mimo znacznej obniżki cen żywca. przygotowuje się gmach na politechnikę w Szczecinie. Szczecińska dyrekcja odbudowy przystąpiła do remontu gmachu przy Alei Piastów w Szczecinie przeznaczonego na politechnikę. W gmachu tym mieściła się dawniej szkoła inżynierska z wydziałami budowy motorów lotniczych i maszyn okrętowych. Ocalały tam nadercenne sporządzenia techniczne, naukowe, modele nowoczesnych maszyn, laboratoria oraz urządzenia auli i sal szkolnych. Odbudowę gmachu przeprowadzi Izba Rzemieślnicza przy pomocy słuchaczy rzemieślniczych kursów wyszkoleniowych. Ostatnio zawiązał się Komitet Organizacyjny, którego zadaniem jest przyspieszenie prac związanych z uruchomieniem Politechniki. Za koniecznością stworzenia w Szczecinie Uczelni Politechnicznej przemawiają wszystkie względy naukowe, gospodarczo-portowe – oraz posiadane przez miasto dogodne i częściowo urządzone gmachy dla uczelni. Włamanie do Teatru Małego Dnia 13 sierpnia nieznani sprawcy dokonali w nocy włamania do garderoby Teatru Małego, skąd skradli większą ilość garderoby artystów, narażając ich na poważne straty materialne. Spowodowało to m.in. trzydniową przerwę w przedstawieniach, za co dyrekcja Teatru Małego tą drogą publiczność serdecznie przeprasza. Ogłoszenia drobne. Perepecza Franciszek ze Skwierni, Powiat Lida, poszukuje rodziny przybyłej z Rosji, Krasnojarski kraj, Abakański rejon, Stacja Kapczały. Wiadomość, kierować Szczecin gmina Wino. Oderminde numer czterdzieści cztery.